Szymon Kozłowski, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. W czwartek mamy 17 dzień października. Na żywo łączymy się w tej chwili z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich, bo tutaj rozpoczyna się gardenia. Targi dla wszystkich tych, którzy uwielbiają ogród, którzy są miłośnikami roślin, nasadzeń, no i też najnowszych trendów w ogrodnictwie. Gardenia na terenie MTP się rozpoczyna, a my już teraz zapraszamy serdecznie do hali 7A. Dokładnie jesteśmy przy stoisku 23. To stoisko, przy którym teraz się znajdujemy. Stoisko, które zachwyca swoim wyglądem. Zaraz Państwo zobaczycie szczegóły. Ja już teraz przedstawiam Państwa i mojego gościa podczas tego łączenia na żywo. Razem ze mną pan Piotr Krzyżowski, który reprezentuje Szkółkę Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych Konika. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Piotrze, może na sam początek proszę powiedzieć, skąd przyjechaliście do nas tutaj do Poznania? Do Poznania przyjechaliśmy z południa Polski, dokładnie z miejscowości z miasta Żury. To jest w połowie drogi pomiędzy Katowicami a Wisłą. Czyli rozumiem, że mamy reprezentację Śląska, Górnego Śląska tutaj. Reprezentację Górnego Śląska. Czyli Śląsk, który dzisiaj jest godnie reprezentowany tutaj. Firma Konika pokazuje to wszystko, co najlepsze. Panie Piotrze, prosiłbym może powiedzieć w dwóch słowach, co tutaj pięknego widzimy. Bo widzimy, że rośliny różne. Może prosiłbym powiedzieć nam, co u Was tutaj na targach gardenia. Na targach gardenia prezentujemy niewielki wycinek naszej oferty hurtowej. Są to głównie rośliny szczepione, napniu, tudzież na szyjce korzeniowej, prowadzone w formie drzewek na niskich pieńkach. Drzewka, które ostatnio stają się, ta forma jest ostatnio bardzo modna, praktycznie zmieszczą się w każdym ogródku, nawet małym. Mogą też być tak samo roślinami, które można postawić sobie gdzieś na tarasie, na balkonie. No niektóre z nich być może wymagają nieco zabezpieczenia na zimę, ale przy jakimś delikatnym okryciu agrowłókniną spokojnie do wiosny sobie przeczekają. Dokładnie. Dzisiaj, drodzy Państwo, w Poznaniu piękna pogoda, słonecznie, dużo błękitu nieba. To wspaniały czas, który można spożytkować chociażby na to, by wybrać się na teren MTP do hali 7A, zwłaszcza tu na stoisko 23, gdzie teraz, jak Państwo widzicie, już wszystko tutaj czeka, by móc przyjść, porozmawiać ze specjalistami z firmy Konika. Pan Piotr tutaj jest, są także pracownicy. No i podziwiamy Kalina Eskimo, pęcherznica czy Irga, która tutaj także jest i proponujecie ją. No właśnie, komu ją proponujecie? Te rośliny proponujemy naszym głównym odbiorcą są osoby, które wykonują zieleń w terenach publicznych, czy też w prywatnych ogrodach. Najbardziej stargetowaną grupą są tutaj centra ogrodnicze i mniejsze lub większe punkty, które handlują roślinami. Pojedynczy odbiorca może takie rośliny od naszej zakupić poprzez od naszych klientów, którzy są gdzieś tutaj w okolicach poznańskich, także kto jeszcze nie zna nas, a prowadzi centrum ogrodnicze, to serdecznie zapraszam na stoisko czy do szkółki. Ja muszę, panie Piotrze, powiedzieć, że ja na 100% wiem, że są tacy ludzie wśród naszych telewidzów, którzy nie tylko śledzą bardzo dokładnie, co się pojawia na naszej antenie, ale także zajmują się roślinami zawodowo, także i centra ogrodnicze, więc na pewno, jeżeli Państwo teraz nas oglądacie, tutaj firma Konika, Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych czeka i zaprasza. Gardenia trwa, no a tutaj Państwo powidziwiacie cały czas na antenie WTK te rośliny, które mogą także trafić do Państwa sklepów, do Państwa firm, na Państwa place. Wspomniał Pan o tym też, że jednym z Waszych najbardziej stargetowanych grup odbiorców to są także ci, którzy robią zamówienia publiczne, czyli rozumiem, że te krzewy mogą również trafić chociażby do Poznania na klomby, kwietniki, byśmy my, mieszkańcy Poznania, Wielkopolski, także mogli je podziwiać. Jak najbardziej. Jest to, tak wspomniałem, jest to niewielki wycinek naszej oferty, gdyż mamy również te rośliny, które owszem właśnie znajdują swoje miejsca także we wszystkich miastach Polski, jeżeli akurat odbiorca potrzebuje takiego, a nie innego gatunku. Dokładnie tak. Tym bardziej, że przecież Państwo możecie nas oglądać w całej Polsce. Jesteśmy i w Poznaniu, jesteśmy na Śląsku, jesteśmy na Mazowszu, czy chociażby na północnym wschodzie Polski. Zatem tutaj Konika może trafić właściwie do każdego miasta w Polsce. Myślę, że łatwo także znaleźć Konikę w internecie www.konika.pl. Również i tam Państwo prezentujecie ofertę, prawda? Oferta jest, aczkolwiek na bieżąco zawsze
zawsze wysyłamy ofertę na życzenie na maila, tam oferta jest zawsze najbardziej aktualna. Dobrze, czyli na jakiego maila najlepiej się skontaktować? Na maila konika@szkolka.wp.pl. Ten mail jest na naszej stronie internetowej zakładce kontakt. Po wpisaniu w Google'ach frazy Konika, Szkółka też wszystko od razu wyskakuje, także... My cały czas pokazujemy tutaj Państwu to stoisko numer 23 w pawilonie 7a. Teraz sami Państwo zobaczcie, jakież to rośliny tutaj od koniki możemy mieć. Chociażby krzewuszka stryjaka, bardzo obficie kwitnący krzew, wiosną rozwija się i kwitnie najwcześniej spośród wszystkich krzewuszek chociażby. Mamy także kalinę Eskimo, również kwiat, który potrafi zachwycić. On także kwitnie bardzo obficie na przełomie kwietnia i maja. Liście zimozielone, pokryte delikatnym meszkiem. Poza tym deren elegantissima. Tutaj również jest i czeka, abyście Państwo mogli ją zaprosić do swoich ogrodów, a także włodarze miast mogą, ci, którzy planują oczywiście zieleń miejską, nie tylko w stolicy Wielkopolski, ale w innych miastach również mogą postawić na te rozwiązania proponowane przez Konikę. Rozumiem, że tutaj przez te kilka dni można przyjść, porozmawiać, spotkać się. Tutaj jesteście Państwo cały czas. Jesteśmy cały czas. Do piątku do godziny 16. Do piątku do godziny 16. Przypominam, że hala 7A, stoisko 23. Oprócz tych roślin rozumiem, że u Was na Górnym Śląsku, w Waszej siedzibie macie o wiele więcej możliwości i także zapewne, no chociaż można by zaprezentować je, nie wiem, wysyłając zdjęcie komuś, kto jest zainteresowany na maila, rozumiem, tak? Czy w jaki sposób? Zainteresowany klient wysyła zapytanie. Przesłamy zdjęcie aktualnej rośliny, jak na danym momencie wygląda, jak się prezentuje. No i generalnie no, każdy kupuje oczami, na podstawie tego też można bez przyjeżdżania do nas takie rośliny od nas nabyć. Ja tutaj podkreślam cały czas, że tutaj najbardziej pożądaną grupą dla Was są hurtownicy. Ja jestem przekonany, że tutaj podczas targów Gardenia wielu z nich będzie się pojawiać, wielu z nich tutaj zajrzy, bo przecież to także ich święto. Oni także szukają możliwości współpracy. No a tutaj firma Konika, przypomnę, stoisko 23, wychodzi naprzeciw również oczekiwaniom hurtowników. Co takiego Was wyróżnia na rynku, Panie Piotrze? Nasze rośliny prezentujemy w nieco innej formie niż większość właśnie produkowanych w innych szkółkach. Są to rośliny właśnie do małych ogrodów. Można je zabrać praktycznie pod rękę i, i z nimi gdzieś tam dalej posadzić. Poza tym są to rośliny, które wyrosły w naszych tutaj polskich warunkach. Z naszej produkcji rodzime, krajowe, rozmnażane u nas w kółce. Nie jest to nic importowanego. Wszystko jest po prostu od małego prowadzone. Podkładki są u nas produkowane lub gdzieś tam w sąsiednich rejonach, ale w Polsce. No i to jest też bardzo ważne, że tutaj mamy produkt polski, to jest w Polsce wszystko tworzone, produkowane, to też można być z tego dumnym, że stawiamy na Polskę. Są to rośliny przystosowane do polskiego klimatu. No to jest chyba bardzo ważne, że to nie jest tak, że ona zostanie u nas gdzieś się pojawi w ogrodzie, no i nagle, nie wiem, za dwa miesiące już ona po prostu przestanie pięknie wyglądać z racji tej, że nie pasuje po prostu do naszego klimatu. Dokładnie. Jak nie będzie ekstremalnej zimy, no to wszystko będzie, przeżyje. Zresztą... No drodzy Państwo, my chcemy też powiedzieć, że gdybyście Państwo byli na Górnym Śląsku, warto także zajrzeć. Żory Rogoźna, ulica Drwali 47 w Żorach. To właśnie tam Konika się mieści. Tam można jeszcze więcej dowiedzieć się na temat współpracy, na temat tego, jakież to rośliny najlepsze będą dla nas indywidualnie, dla naszego zamówienia. Jeżeli hurtownik potrzebuje jakąś roślinę, może z panem Piotrem Krzyżowskim porozmawiać o tym. I na pewno będzie tutaj przedstawione to, co trzeba w najlepszy sposób. No ja tutaj cały czas sobie oglądam tę ofertę bogatą, która tutaj jest. Mamy przecież krzewuszkę Bristol Ruby. Piękna krzewuszka, też Państwu ją pokażemy. Obficie kwitnie już w drugim roku uprawy, warto o tym pamiętać. No i kwiaty są ciemno-czerwone wewnątrz, lilowo-różowe. No Panie Piotrze, muszę powiedzieć, że sporo ciekawych tutaj roślin Pan proponuje. No i wierzę, że te targi Gardenia będą dla Pana bardzo udane.
I oczywiście, że tutaj sporo ciekawych kontaktów uda się nawiązać. Myślę, że tak. Na targi Gardenia przyjeżdżamy już od bodajże 2016 roku i zawsze miały pozytywny wydźwięk. Zawsze ktoś, nowy klient zawsze się pojawiał. Bardzo się z tego cieszę i tego życzę oczywiście podczas Gardenia 2024. A Państwo słyszycie, że Pan Piotr już bardzo długo jest na rynku. Oznacza to, że tradycja, historia firmy, no też jakość zobowiązuje. Sama szkółka istnieje od ponad 50 lat tak naprawdę. Kiedy zaczął mój teściu rozmnażać rośliny owocowe. No później w latach już 90., kiedy dominowały iglocznie iglaste, kiedy wszyscy się tym zachwycali. No i aktualnie teraz, idąc dalej no, za rynkiem, bardziej przerzuciliśmy się na rośliny właśnie liściaste. Czyli sami Państwo słyszycie, że tu jest tradycja, jest historia, rodzinna firma, cóż więcej chcieć, tylko podejść tutaj, pawilon 7A, stoisko 23 podczas targów Gardenia, które już się rozpoczęły, które trwają, tutaj już dużo ludzi przebywa w hali 7A. Państwo jesteście zaproszeni, by tutaj być i także spotkać się na stoisku firmy Konika, porozmawiać się, no a kto wie, być może też coś dla siebie wybrać. Pan Piotr Krzyżowski z firmy Konika, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych Konika. Pięknie panu dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. No, my państwa jeszcze raz serdecznie zapraszamy tutaj na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pogoda sprzyja. Także jutro będzie ładna. Zresztą powiem o tym państwu wszystkim w dzisiejszych serwisach meteo. Sami państwo zobaczycie. Natomiast warto zaplanować sobie pawilon 7A, stoisko 23. Pięknie państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za to łączenie na żywo. Widzimy się niebawem dzisiaj na antenie WTK. Miłego, pięknego dnia.